robię. Zobacz. Hej, tam, zobacz. Co tam jest? Kamera? Kamera, akcja. Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać ten oto makijaż prosty, ale za to efektowny, bez użycia sztucznych rzęs, co w historii tego kanału się jeszcze nie wydarzyło i prawdopodobnie się nie wydarzy, więc jesteście świadkami przełomowej chwili. I pewnie powtórzę jeszcze to 5000 razy dalej w tutorialu, że nie mam tych sztucznych rzęs, także na pewno o tym nie zapomnijcie. Ten makijaż jest wykonany kosmetykami Zalando Beauty. Jak nie wiecie, albo już wiecie, na Zalando znajdziecie też teraz kosmetyki. Mają całą sekcję beauty, ponad 250 dostępnych marek. Wszystkie linki zostawię Wam w opisie na dole, także jeżeli jesteście zainteresowani, jak zrobić taki oto makijaż, zapraszam dalej do oglądania. Na wstępie chciałabym się pochwalić, że mam nowy mikrofon, taki przyczepiany do koszulki, mega profesjonalny. Wygląda, jakbym przeprowadzała w telewizji jakiś wywiad. To są żarty jak coś, ale tak na serio mam nadzieję, że zauważycie poprawę jakości dźwięku, bo wydałam na niego trochę pieniędzy, także poproszę jakiś komentarz na ten temat, czy jest ok, czy nie jest ok. Ale przejdźmy teraz do rzeczy ważniejszych. Mam tutaj całe pudełko kosmetyków Zalando. I powiem Wam szczerze, że jest tu trochę kosmetyków, które już testowałam. Wiem mniej więcej, jak się z nimi pracuje, ale są też zupełnie nowe. Także zobaczymy. Najpierw Wam może pokażę tą różnicę pomiędzy zaczesaną brwią, a nie zaczesaną brwią. I zaraz użyję mydła do zaczesania tej drugiej brwi. Ostatnio uwielbiam po prostu robić brwi na mydło. Jest to szybkie, efektowne, ale przede wszystkim szybkie. U mnie szybkie w makijażu nie istnieje, także jeżeli coś może być szybkie, to jestem zachwycona. I biorę sobie troszeczkę mydła na szczoteczkę, ale słuchajcie, naprawdę takie szczegóły opowiem Wam dopiero w tym filmiku brwiowym, bo tego jest za dużo. Także dzisiaj będzie tak wszystko mniej więcej opowiedziane. I teraz te wszystkie luki w brwiach uzupełnię sobie tym produktem, to jest cień do brwi z MACA. Mamy tutaj trzy odcienie w środku i to kosztuje 169 zł. W środku jest też lusterko, sorry, jest trochę brudne. W porównaniu tak do Anastazji, Anastazja kosztuje teraz chyba 135 zł, ale w Anastazji mamy dwa cienie, tu są jednak trzy, więc zobaczmy. Dobra, makijaż brwi mamy skończony i zanim przejdę sobie do makijażu twarzy, nałożę sobie krem z filtrem i Was też gorąco do nakładania kremów z filtrem zachęcam, w szczególności w wakacje, jeżeli nie chcecie się po prostu przedwcześnie zestarzeć. Nawet jeżeli mi nie wierzycie, to wpiszcie sobie w Google fotostarzenie i się same przekonacie. Przed podkładem nałożę sobie jeszcze takie kropelki rozświetlające z firmy Gosz, one kosztują 39 zł. Ja w ogóle mam suchą cerę, więc staram się jak najbardziej rozświetlić i jak najmniej pudrować. Podkładu dzisiaj będę używać Even Better Glow z Clinique. Najpierw kupiłam za ciemny odcień, potem kupiłam za jasny odcień, więc mam nadzieję, że jak pomieszam te dwa, to coś z tego wyjdzie. I to jest w ogóle mega rozświetlający podkład, już kilka razy go na sobie miałam. Korektora będę używać z Maybelline, o ile go otworzę. Taki trochę chyba za żółty jest. W ogóle kiedyś go już testowałam i podobał mi się nawet, także myślę, że będzie dobrze. Ogólnie nie jest źle, ale wydaje mi się, że krycie ma jednak średnie, bo ten mój siniec pod oczami troszeczkę tutaj jeszcze prześwituje. I żeby mi się nic w zmarszczkach nie zbierało, przypudruję to sobie pudrem z Estée Lauder. No, ale powiem Wam, że jak korektor był taki ok, to ten puder jest mega. Jest mega mocno zmielony i robi taki naprawdę blur na twarzy. Tak pięknie całość spaja. Nie no, naprawdę jestem zachwycona. Ten puder to w ogóle ktoś polecał. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że Maksimeczka. Gdzieś go wcześniej widziałam. Ja jestem zachwycona, naprawdę. Przepięknie wygląda. Dobra, lecimy dalej z tematem. Teraz będę aplikować bronzer. To jest The Balm Take Home The Bronze. I ten bronzer mam od dłuższego czasu i bardzo go lubię, także na pewno będzie dobrze. On jest też super do delikatnego konturowania nosa,
bo nie jest taki mocno ciepły. Powiem Wam, że bardzo się cieszę, że przypomniałam sobie o tym bronzerze, bo długo go nie używam, chyba przez to, że testowałam jakieś nowości. Ale na pewno do niego wrócę, bo jest przepiękny. Cześć! To jest mina. Zostaw mnie w spokoju, ciotka. Teraz trochę różu. Przepiękny odcień. Ups! Nie wiedziałam, że to ma taki mocny pigment. Wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że nawet jak zrobiłam sobie trochę za dużo różu na jednej stronie, to muszę zrobić to samo na drugiej stronie, żeby to chociaż symetrycznie wyglądało, więc się trochę wkopałam. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, co ja sobie myślałam, zamawiając tylko i wyłącznie rozświetlacz płynny. Jakbym go teraz nałożyła, to by mi się wielka jedna ciapa zrobiła tutaj na policzku, więc nałożyłam jakikolwiek inny tam miałam i przechodzimy dalej. Teraz przechodzimy do rzęs. Mam tutaj maskarę Maybelline i uwaga, to jest wiekopomna chwila na moim YouTubie, bo to będzie pierwszy makijaż bez użycia sztucznych rzęs. Na moich krótkich rzęsach to i tak, jeżeli będzie widać cokolwiek, to już będzie wielki sukces. Ale jak miałabym Wam zdradzić sekret, to przed nagrywaniem tego tutorialu poszłam sobie podkręcić rzęsy tak trwale. Musiałam Was trochę oszukać, bo moje krótkie rzęsy to się do niczego nie nadają. Powiem Wam szczerze, bez bicia, że ja nie jestem jakimś ekspertem od tuszów do rzęs, bo albo nie noszę w ogóle rzęs, albo noszę je sztuczne. Więc myślę, że to dobrze wygląda, aczkolwiek mówię, ekspertem nie jestem. I na koniec zostawiłam taką pomadeczkę z MAC-a, która jest w ogóle jakaś pudrowa, to jest jakaś nowość. Tak, moi drodzy, prezentuje się skończony makijaż. Mi się podoba, nie wiem jak Wam. I najbardziej do gustu przypadł mi chyba rzeczywiście jednak ten puder z Estée Lauder. Zrobił mi piękny blur na twarzy, naprawdę będę na pewno go jeszcze używać. Co do reszty produktów, naprawdę nic nie było bublowatego. Wszystko było jak najbardziej ok. Może oprócz tego korektora nie do końca zakrył mi sińce, aczkolwiek jeżeli nie macie takich wielkich worów, to na pewno da radę. Ja po prostu mam wielkie worki pod oczami, bo nie dosyć, że byłam jeszcze do wczoraj chora, to się po prostu nie wysypiam. Na pewno z tym różem musicie uważać, bo on jest dosyć mocno napigmentowany, co mogliście zauważyć w tutorialu. Troszeczkę sobie nie poradziłam z nim. I ta pomadka jest naprawdę super. Wykończenie jest w ogóle zupełnie jak inne wszystkie pomadki, które miałam. Jest naprawdę takie pudrowe i takie nieoczywiste. Troszeczkę mi przypomina Lime Prime Plushies, ale nie do końca. To jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Jak macie okazję to dotknąć, to dotknijcie, chociaż żeby zobaczyć, co to jest za konsystencja. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, zostawcie je koniecznie w komentarzach na dole. Postaram się na nie odpowiedzieć. I teraz to jest ten moment, kiedy będę żebrać o lajki i o subskrypcje. Więc jeżeli podobał Wam się filmik, kliknijcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Na przykład tego obrywia, który się w końcu pojawi. I to by było na tyle. Do następnego, buziaki, pa pa! Jest mega mocno zmielony i lubi... Jest mocno zmielony i lubi... Co ja z tym lubi? Nie wiem za bardzo o tym... Grubi! Chodź do mami! Chodź! Zobaczcie, kogo ja tu mam! Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić makijaż kosmetykami Zalando.